Warsztaty polegają na tym, że spotkaliśmy się z grupą młodzieży bardzo zdolnej tutaj z Tarnowa i okolic i po prostu zaczynamy wspólnie wszyscy bawić się troszeczkę bardziej świadomie, używając kamer. To wszystko służy temu, żeby się pobudzić jak gdyby i szukać własnych dróg, czy informacji, czy wiedzy dotyczącej filmowania. Wykorzystujemy tą wiedzę, którą zdobyliśmy wczoraj i robimy po prostu film o festiwalu, który się teraz odbywa w Tarnowie. Mój rower został skradziony. I to nie żart. Około 25 listopada, około godziny 18 przed Galerią Krakowską zostawiłem swój rower. Wyszedłem z zakupów, roweru nie było. Do dziś się nie odnalazł. Pewnego dnia, jak miałem 4 lata, twój dziadziuś wziął mnie na podwórko, przy wszystkich chłopakach wsadził na rower, popchnął i powiedział wieć. Jak się wywaliłem, to dziadek podszedł do mnie, złapał mnie za cholety i powiedział tak. Jeszcze raz się wywalisz gnoju. Zabieram ci rower i wypieprzam na złom, rozumiesz? Niesamowita przygoda dla mnie, to był debiut. Mój debiut pełnometrażowy, jeden z pierwszych filmów, które w życiu zrobiłem. No i się czułem dość niepewnie, no ale atmosfera, która panowała na planie zarówno ze strony profesjonalnych aktorów, jak i całej ekipy, stworzyła mi takie poczucie, że możemy tutaj coś wspólnego razem zrobić. Witajcie. Wasz rada was widzę. O, i coście te przyjechali i chcecie, sobie wam cosik opowiedziała. Długość nie jest przypadkowa, trwa 97 minut, czy dokładnie tyle, ile pani Danuta Szaflarska miała lat, kiedy ten film kończyliśmy, czyli rok temu. To, że pani Danuta Szaflarska opowiada fantastycznie i przepięknie i mało tego przepiękne historie, my wiedzieliśmy od bardzo, bardzo dawna, bo ja się z panią Danutą znam lat 22. I zawsze nam było szkoda, że te historie opowiadane nam gdzieś uciekają, bo my nie mamy takiej fantastycznej pamięci jak pani Danuta. Ja się pytam, Julka, wiesz co, skończyłam właśnie studia. Zgadnij, jaki mam zawód. Ona tak patrzy na mnie, wiesz co, cosik mi się widzi, co komediantka. Teraz już wiesz, dlaczego we wsi ludzie cię na oku mają? Józek! A wiesz, co jest potrzebne do przebaczenia? Dziwne. Coś mi się nie zgadza. To jest takie odkrywanie historii, tak? Coś, co nie wiedzieliśmy o nas jako Polakach, dowiadujemy się z filmu. Tak naprawdę. Jest to wzruszające. To był film raczej, który przeraża. Że można... Nie wiem, że można mieć tyle uprzedzeń, że można mieć tyle złości w sobie. Pomimo, że sam jestem Polakiem, cieszy mnie to, że prawda ujrzała światło dzienne, bo w końcu ten film jest nie tak daleki od prawdy. Nie trzeba efektów. Tutaj po prostu jest kawał historii, nie? Tragicznej. Zostawia widza z jakimiś przemyśleniami, także lubię takie filmy.